Dziś przypada kolejna, już 126. rocznica urodzin założyciela Towarzystwa Świętego Pawła, błogosławionego Jakuba Alberione. Przyszedł na świat 4 kwietnia 1884 roku w małej wiosce na północy Włoch. Pochodził z biednej rodziny i niczym się nie wyróżniał. Był chorowity i pracowity. Po wstąpieniu do diecezjalnego seminarium w Albie, w noc sylwestrową z 1900 na 1901 rok przeżył 4-godzinną adorację Najświętszego Sakramentu, podczas której doznał szczególnego oświecenia dotyczącego perspektyw i zagrożeń stojących przed ludzkością w XX wieku. Poczuł się wezwany do służby Kościołowi i ludziom nowego wieku. Było to doświadczenie, które ukierunkowało całe jego życie. W poświęceniach, które przyjął w 1907 roku, pracował jako gorliwy kapłan diecezjalny, ale szybko zorientował się, że współczesny świat potrzebuje nowego duszpasterstwa. Za przykładem świętego Pawła Apostoła, który głosił Ewangelię na krańcach świata, postanowił wykorzystać dla ewangelizacji najnowocześniejsze środki przekazu, jakie udostępniał postęp techniczny. W 1914 roku założył Towarzystwo Świętego Pawła, zgromadzenie zakonne, które miało podjąć tę misję. Ważność i aktualność tego dzieła Bóg potwierdził m.in. wielką liczbą powołań męskich i żeńskich. Powstawały kolejne zgromadzenia zakonne, rosła liczba publikacji, podejmowano nowe inicjatywy apostolskie. W latach 30. XX wieku błogosławiony Jakub Alberione rozesłał wielu zakonników i wiele sióstr zakonnych po całym świecie, aby wszędzie głosili Jezusa Mistrza, drogę, prawdę i życie. Domy rodziny świętego Pawła powstawały m.in. w Brazylii i Argentynie, USA i Francji, Hiszpanii i Polsce, Japonii, Indiach, Filipinach. Apostolstwo paulistów i paulistek zaowocowało wydaniem setek milionów egzemplarzy Biblii w dziesiątkach języków, w tym po chińsku. Błogosławiony Jakub Alberione dał początek wielu czasopismom, wydawnictwom płytowym, inicjował powstawanie katolickich rozgłośni radiowych, założył nawet wytwórnię filmową, a jeden z wyprodukowanych w niej filmów wygrał festiwal w Wenecji. Wszystko po to, aby głosić Ewangelię niewierzącym, a letnich w wierze i wątpiących prowadzić do wiary gorliwej i aktywnej. Niestrudzony i zawsze posłuszny Kościołowi stworzył na przestrzeni lat wielką rodzinę świętego Pawła, składającą się z 10 zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich, skupiającą około 10 tysięcy członków na całym świecie. Według jego wizji to właśnie jest święty Paweł żyjący i działający dziś. Błogosławiony Jakub Alberione przeszedł do wieczności 26 listopada 1971 roku w opinii świętości. 27 kwietnia 2003 roku Jan Paweł II ogłosił tego skromnego kapłana błogosławionym i postawił go jako wzór dla wszystkich apostołów nowoczesnych mediów.